17 września 1939. Pamiętamy. Gdy wysadzali most na Wisłoku, rzeszowska pielęgniarka Julia Juszczak razem z koleżankami zwijała bandaże. Wstrząs przesunął krzesło na drugą stronę korytarza. Ostrzał. Chorzy byli znoszeni do piwnic, sale zostały dla rannych. Nad ranem przez okna suteren zobaczyła żołnierzy Armii Czerwonej. Pierwsza myśl. Nareszcie, jesteśmy wolni. Potem wszystko się zmieniło. W przeciągu miesiąca na Rzeszowszczyźnie oficjalnie zarejestrowano prawie 200 przestępstw z udziałem Sowietów, w tym 19 zabójstw i 86 napadów na osoby cywilne. Niszczono zakłady przemysłowe, budynki użyteczności publicznej, dwory, zbiory bibliotek, zabytki. 17 września 1939. Pamiętamy.